Witam Was na kanale Nietolerancja pokarmowa męskim okiem. Przepis nie będzie zawierał alergenów, które ikony właśnie widzicie na ekranie. Podczas dzisiejszego wspólnego kuchcenia pokażę Wam przepis na bezglutenowe faszerowane papryczki. Zapraszam do oglądania. W tym celu będziemy potrzebowali po jednej papryce czerwonej, zielonej oraz żółtej, dwóch ugotowanych ćwiartek kurczaka, pieczarek 400 g, 60 g ugotowanego ryżu, do przyprawienia pieprz cytrynowy oraz sól. Będziemy potrzebować również 4 łyżek pasaty pomidorowej. Pieczarki obieramy, kroimy w kosteczkę, przekładamy na patelnię, podlewamy wodą i dusimy przez około 25 minut. Ćwiartki kurczaka obieramy i przy użyciu robota mielimy. Do zmielonego mięsa dodajemy ugotowany ryż, podduszone pieczarki i całość mieszamy. Po wymieszaniu przyprawiamy pieprzem cytrynowym oraz solą. I ponownie całość mieszamy. Następnie dodajemy pasatę pomidorową i całość mieszamy. I w ten sposób nasz farsz jest gotowy. Z papryczek odkrawamy kapelusze i ich wnętrze oczyszczamy z ziaren. Z pozostałymi papryczkami robimy tak samo. Po oczyszczeniu papryczek z nasion myjemy je, następnie do ich środków wkładamy wcześniej przygotowany farsz i przykrywamy odkrojonymi kapeluszami. Papryczki przekładamy do naczynia żaroodpornego i zalewamy wodą tak do około 1 cm wysokości. Tak przygotowane papryczki wkładamy do rozgrzanego do 180 stopni góra-dół piekarnika na około 30 minut. I tak prezentują się nasze papryczki po upieczeniu. Jeśli wypróbowaliście przepis i spodobał się Wam, wrzućcie zdjęcie na Facebooka lub Instagrama z oznaczeniem mojego profilu. Dzięki temu będę mógł zobaczyć efekty Waszego kuchcenia. I już za tydzień podczas kolejnego wspólnego kuchcenia pokażę Wam przepis na bezglutenowy chleb bez użycia drożdży, jajek i mleka. Serdecznie zapraszam.